Bloki mieszkalne jako nowa rzeczywistość dla całego społeczeństwa znamionowały rewolucję socjalną, swoistą sowiecką wersję korbusieryzmu, która miała na celu homogenizację ludzi poprzez oderwanie ich od różnicującej historii. Bloki są, były i będą ahistoryczne, niezależnie od tego, kiedy się je buduje. Życie w nich nie miało i nie ma historii, bo w przeciwieństwie do kamieni z willi czy wiejskich posesji, nie zapisują one losów pokoleń rodzinnych i nie rejestrują doświadczenia historycznego. Chociaż od premiery seju od duszy polskiej, skąd pochodzi ten cytat, minęło już 15 lat, to wydaje mi się, że nie straciło ono wiele na aktualności i jakoś tak syntetycznie oddają sposób myślenia prawicy w Polsce na temat współczesnego miasta. W dzisiejszym odcinku Kultury Poświęconej zajmiemy się śledzeniem historycznych korzeni tego myślenia, a także korzeni tożsamościowych. Zestawimy ze sobą prawicę leśną i prawicę miejską i wreszcie zastanowimy się, co dzisiaj takiego swoistego i własnego prawica może powiedzieć i zaproponować w myśleniu o mieście, co byłoby odmienne od myślenia lewicy. Ja nazywam się Piotr Kaszczyszyn i wraz z Bartoszem Brzyskim i naszym gościem specjalnym Karolem Włachowskim z podcastu Międzymiastowo zachęcamy Was do oglądania, przede wszystkim wysłuchania nowego odcinka Kultury Poświęconej audycji Klubu Grajskiego na czasy postchrześcijańskie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć Obok. Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom, wspierającym wreszcie mecenasom Kultury Poświęconej, do których należą Łukasz Bestry, Wojciech Malinowski i Anna Pomersbach. Jeśli ty chcesz budować z nami kontrkulturę, wesprzyj nas w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie odcinka. Panowie, w intro zacząłem od cytatu z Ryszarda Legutki. Cytat ten jest nieprzypadkowy, gdyż jako dziedzic bloków mieleckich zalej Ducha Świętego niezmiernie mnie ten cytat zawsze denerwował, jak czytałem eseję Duszy Polskiej. Ale poza tym, że jest irytujący dla mnie osobiście, to wydaje mi się, że on no właśnie, jakoś celnie oddaje to myślenie prawicy o mieście. W intro się nie zmieścił drugi cytat, więc teraz go do, dorzucam, bo wydaje mi się, że jeden i drugi tworzą fajny taki zestaw, podręczny zestaw interpretacyjny. Już go tutaj przytaczam. My, krakowianie, nawet w pierwszym pokoleniu, jak moje, nawet tak jak moja rodzina, ledwie aspirujące do inteligencji, uważaliśmy się za nosicieli dobrego obyczaju, Pamięci historycznej, inteligenckości, ogłady, stabilności cud mieszczańskich oraz zakorzenionego w doświadczeniu rodzinnym antykomunizmu. My byliśmy żywym doświadczeniem zbiorowym, oni, nowochucianie, Bartek, to o tobie, chaotyczną społecznością zdezorganizowaną przez historię, politykę i ideologię. Dlaczego mi się wydaje, że te dwa cytaty fajnie ze sobą współgrają? E, dlatego, że jeden, ten bardziej historyczny, wskazuje na to, że m, jakiś mówiąc językiem, czy. No, odwołując się do Matiego Borka, mental prawicy jest cały czas mentalem raczej takim wiecie wiejsko-arkadyjskim, takim szlacheckim, takim dworkowym. Na no, a ten drugi wskazuje na niechęć generalnie prawicy do, do PRL-u i z perspektywy naszej rozmowy wydaje mi się to istotne, no bo jakby nie patrzeć i jakby nie oceniać powiedzmy jakości, tak to nazwijmy, no to Polska Rzeczpospolita Ludowa jest tworzeniem się tak na tak dużą skalę po raz pierwszy Polski miejskiej. Więc wydaje mi się, że te dwa zestawienia one razem jakoś pokazują, że no, historycznie czy tożsamościowo prawica cały czas jest na etapie Zosi i Tadeusza z pana Tadeusza i że to jest właśnie taki mental mocno wiejsko-dworkowy, jak to widzicie. To najpierw dyrektor programowy Karol Wollachowski, może. Jak to w tej polityce miejskiej? Eee, tak. Eee, w sumie nie dziwię się bardzo na ten cytat z tego względu, że chyba Ryszard Legutko. To jest słodki człowiek, który bardziej niż przez swoje doświadczenia, przez jakieś tam swoje przeżycia, dużo bardziej chyba przez literaturę, którą przeczytał i książki, które przyrobił, jakby tak patrzy na rzeczywistość. A chyba w ogóle ta miejskość to jest coś, co nie jest jakoś w tej naszej tożsamości, też przez naszą historię. No to raczej ta miejskość nie była jakimś takim punktem odniesienia, i raczej to nasza kultura w ogóle była zawsze wiejska, folwarczna itd. itd. No więc chyba to z tego wynika, że po prostu Ryszard Legutko nie bardzo to rozumie i chyba też to wynika z tego, że jak on właśnie robi tą dychotomię pomiędzy tymi właśnie a tutaj... Starym nim samym, tak, który tutaj rozumie historię i tak dalej, tutaj dziedzictwo i tak dalej, no to raczej tutaj wychodzi taka dychotomia pomiędzy nim, takim indywidualistą, który znowu niby mieszka w tym mieście, ale ma taki mentalny dworek, który jest jakby totalnie osobny od wszystkiego innego, a właśnie tymi Nowochucianami, którzy jednak jakoś tam dużo bardziej kolektywnie, dużo bardziej żyją tak naprawdę po miejsku, nie? No bo czymś tak naprawdę różni miejskość od wiejskości. Nie? Tym, że w mieście mamy tą wspólną przestrzeń, którą musimy dzielić z innymi ludźmi nie? i musimy iść na jakieś ustępstwa. Na wsi tego nie musimy robić do końca, bo każdy ma jakąś tam swoją parcelę i niech sobie robi na niej co chce. W mieście my tutaj musimy się dzielić, więc wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, że właśnie ta nasza historia jest mało miejska, dużo bardziej wiejska i dlatego właśnie tak profesor ma chyba takie podejście. Mało, mało miejska trylogia. Teraz przymieję do Głosienkiewicza, faktycznie tam miasto. Co bardzo nie występuje chyba, że jako przedmiot i obiekt plądrowania przez Szwedów bartek. No tak. No. <laughs> nie, to jest Nie, no bo jak popatrzymy sobie, też nie jestem historykiem, więc tutaj dokonam dużych uproszczeń, no ale to nasza historia tak naprawdę od średniowiecza. No to miejskość zawsze była czymś antypolskim, czymś w opozycji w zasadzie do polskości, no bo mieszczanie zwykle byli napływowi, albo wcześniej nie mieli żadnych praw, potem byli napływowi, byli to protestanci, Żydzi i tak dalej, czyli ktoś kto stawał w opozycji do tej polskości. Nawet ci mieszczanie, którzy byli Polscy, no to oni raczej próbowali robić z siebie właśnie tutaj arystokratów i raczej nie dążyli do tych ideałów takich zachodnich, mieszczańskich. No więc jakby tych mieszczanów w ogóle nie było. A jak tak naprawdę tworzyły się te takie tożsamości miejskie na Zachodzie, czyli w trakcie rewolucji przemysłowej, tam XVIII, XIX wiek, no to tak naprawdę no to wtedy nie było państwa polskiego, nie? byliśmy pod zaborami, więc znowu tutaj pewne mieszczaństwo, które, nie wiem, pracowało dla administracji publicznej, mieszkało w miastach i tak dalej, znowu było coś z nimi nie Aha. tak, nie? Bo oni nie stawali w opozycji do tego państwa zaburczego. No więc cały czas jakby ta nasza tożsamość, jakby ona ciążyła właśnie ku sarmatyzmowi, ku wiejskości po prostu i ta miejskość była czymś po prostu zewnętrznym. No więc dlatego nie dziwię się totalnie, że tutaj właśnie brakuje punktów odniesienia. Sarmatyzm, to musimy pozdrowić urlopującego uh, się Konstantego. Dzięki temu możemy mieć uh, równie kompetentnego, ale bardziej przystojnego uh, gościa Karola. E, już Ci oddaję głos, tego, mhm. i, bo mi to wypadnie. I jakiś czas tam przygotowując się do tekstu, do, do presji sięgnąłem po, po, po pracę z zakresu historii gospodarczej i tam sobie przypomniałem choćby Mariana Małowista, ale też takie postacie jak profesor Henryk Samsonowicz czy profesor Maria Bogucka, którzy mniej więcej też zwracali na to uwagę, to o czym Ty mówiłaś, że był taki podział. Że była właśnie ta polska wiejska szlachecka, która produkowała zboże, które później jakby trafiało na zachód, ale trafiało przez, przez, przez faktorów, trafiało przez, przez mieszczaństwo, przez agentów po pierwsze miejskich, a po drugie to właśnie jakby był jeszcze drugi ten element różnica etniczna że to byli często Holendrzy, na przykład w XVI wieku. Ci wspomniani autorzy, oni analizowali przede wszystkim, jak wyglądała kwestia Handlu i transportu z Gdańska XVI wiecznego, więc to było pod tym kątem ciekawe. Że właśnie się okazywało, że, że raz, że mieliśmy tą wiejskość, dwa, że, że była ta różnica etniczna, więc było to podwójne oddalenie, w Bartku, nie. No, odpaliłeś mi trochę w, w tym sensie, że ten, że ten cytat o Nowoczuskości. Dziwna jest ta historia naszej miejscowości. Jak, jak się pojeździ się trochę po Polsce, od jakiegoś Radomia po Poznań, to tam można bardzo często usłyszeć, że Miejskość zniszczył Potop Szwedzki, nie? Potop Szwedzki to jest kolaps y, tej miejskości polskiej, rozwoju tej, mhm. tej miejskości. A później, w kontekście tego, co przeczytałeś, no to ten PRL, który był faktycznie takim bardzo mocnym, y, no, bardzo wielką społeczną rewolucją. Nie na różnym etapie, bo tutaj akurat raczej te, te cytaty, ten cytat się odnosił do budowania nowej huty lata 50., lata 60. Co też jest śmieszne jakoś, bo jak rozmawiam z, z ciocią mojej żony, która przyjechała w latach 50. do Huty, no to ona mówiła, że z Krakowem to mieli taką re relację, że miała znajomych na podgórzu i oni tam się czuli lepsi, ale nie mieli chodników i chodzili cały czas w brudnych butach, a w, w nowej hucie już chodniki były. nie? W sensie, że po prostu w Krakowie był ten kapitał kulturowy, ale jednak pod kątem pewnego rodzaju właśnie skoku, takiego infrastrukturalnego, no to poniekąd w hucie pewne rzeczy stały wyżej, po prostu ze względu na to, że było to budowane na to sieć bo właściwie to budowali to ludzie wykształceni jeszcze w drugiej RP, nie? To też jakby trzeba sobie trzeba sobie uzmysłowić, więc to nie można powiedzieć do końca, że okej, okay, jakby w nowym systemie, ale ludzie byli jeszcze, jeszcze z, z, z wolnej Polski i ta myśl była, e, przecież to, że prawda, budynek administracyjny w Hucie nazywa się Pałacem Dożów i ma te wszystkie włoskie, wiecie, no kaman. Długo by można o tym mówić, natomiast faktycznie jest w Krakowie szczególnie chyba ta Dychotamia właśnie tak pod względem tego kapitału, ale w samym Krakowie, no właśnie te kamienice wtedy to był naprawdę dramat pod kątem jakości życia w dużej mierze, mimo że po prostu no ko kojarzyło się to faktycznie z tym przedwojennym Krakowem pewnie, więc no, rzeczywistość a wyobrażenie to były dwie, dwie różne rzeczy. Natomiast zgadzam się, że cała historia. To jest po pierwsze jakiś tam mimo wszystko nieufność do miasta, po drugie pewnie jakbyśmy sobie popatrzyli na to na właśnie był temat rewolucji przemysłowej, tak tego przemysłu przede wszystkim dzisiaj byśmy powiedzieli, że tych pracowników, że, te, te, że Trochę jak z amerykańskimi republikanami. Nie? że Prawica się kojarzy z tymi, którzy, która posiadała te wielkie kombinaty, a no jednak ale to miasto kojarzy się z tymi, którzy tam pracowali, czyli z tymi bardziej z tą socjalną częścią. Nie? I wydaje mi się, że to też, to też z tego wynika, że no mało mieliśmy takiego mieszczaństwa, które było posiadaczem tego, tego kapitału, które przekazywała pewne tradycje, te, ta inteligencja. Powstanie warszawskie, znowu zerwanie. Wszędzie mamy to, 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 że to się nie replikowało tak jak na, na Zachodzie, że mogły być re, gdzieś tam jakieś rewolucje, wojny i tak dalej, ale to cały czas to mieszczaństwo gdzieś tam i ta inteligencja się replikowała, i, a w Polsce tego nie było w no właśnie Gdzie, tra, gdzie szukać tej, tej tradycji? Przepraszam, wejdę ci w słowo. Zerwana ciągłość, jak z legutki. Natomiast jak wspomniałeś o tej lewicy, to też mi się wydaje istotne, że jak mówiłem o tym, że prawica no, tożsamościowo i historycznie to jest, to jest ten dwór, gdzieś tam na, na wsi, na, na poboczu, na peryferiach. Natomiast jakby naturalnie chyba, to jest też pytanie do was, czy tak postrzegacie, trochę o tym już wspomniałeś Karol, mówiąc o rewolucji przemysłowej w XIX wieku, teraz to podbiłeś Bartek, dlatego do tego wracam, no, że lewica się narodziła w kłębach fabrycznego dymu trochę. No nie? W sensie ta nowoczesna lewica w XIX wieku, zarówno politycznie, jak i, nazwijmy to społeczno-gospodarczo, w sensie, ty, ty powiedziałeś, Bartek, o tym, że jedni byli właścicielami, ale drudzy pracowali. Więc to też mi się zawsze wydawało naturalne, że właśnie historycznie lewica już jakby osadziła się w tym mieście, ona się tutaj narodziła i że jakby nawet z tej perspektywy, patrząc też politycznie, znowu powiedziałeś o Powstaniu Warszawskim, a ja bym jeszcze nawet wrócił do, do trochę zapomnianego, czasami interpretowanego jako powstanie, rewolucji 1905 roku. Jedynej takiej obok Powstania Warszawskiego, jednej takiej rewolucji miejskiej. Prawica często to oczywiście interpretuje na zasadzie antyrosyjskiego powstania, no ale jak się poczyta lewicę, choćby Wiktora Marca, e, który pisał i interpretował tę rewolucję 1905 roku, no właśnie to jest rewolucja. To jest jakby miejskie doświadczenie polityczności na początku XX wieku, jeszcze pod zaborami, ale już właśnie w ramach takiej logiki bardziej nowoczesnej, gdzie no właśnie to miasto. I robotnicy napędzają tę politykę, więc też z takiej perspektywy historyczno tożsamościowej ten XIX wiek, końcówka XIX wieku, no to jest taki moment, gdzie ta właśnie lewica osadza się i, i rodzi się w mieście i już tutaj się pojawia ten pierwszy element kontry do, do prawicy. No tak, na pewno. No, ja też w ogóle nie zajmuję się ideami jako tako jestem ekonomistą, więc tutaj macie duży handicap w stosunku do mnie, ale mam trochę chyba problem, jak chyba dużo osób współcześnie z tym podziałem prawica-lewica. Mi jest chyba bliższy ten podział jednak indywidualizm-kolektywizm i on dużo lepiej wychodzi, jeśli chodzi w ogóle o miasta. No bo też jak już mówimy o tych tragediach wszystkich, które się wydarzały naszym miastom i naszemu mieszkaństwu, no to też chyba taki w ogóle druga RP to był taki pierwszy, Moment, gdzie tak naprawdę ci mieszczanie dostali realną szansę realnego budowania się, budowy tego państwa, tworzenia tych, tych miast, tej drugiej RP. No i potem znowu dostaliśmy w głowę drugą wojną światową, jednak tym, że dużo mieszczan po prostu zginęło. W, czasie tej, w trakcie tej wojny, jakby po raz kolejny mieliśmy cofnięcie tej historii. No i tutaj, jeśli chodzi o ten podział indywidualizm, kolektywizm, no to tutaj wrzucę już ostatnią tragedię, która nam się wydarzyła, oczywiście w mojej ocenie. To znaczy, już po transformacji ustrojowej, no to ta transformacja ustrojowa była bardzo mocno neoliberalna, z tego względu, że wtedy było takie wahnięcie na świecie, i ci, którzy robili tą naszą transformację ustrojową, no to właśnie wierzyli w tę ideę. No i tutaj znowu, tak naprawdę weszliśmy w tą erę z takim podejściem pod tytułem: Miasto to jest suma prywatnych własności, nie? to jest nic więcej. Nie ma nic wspólnego, tylko raczej po prostu tylko i wyłącznie każdy, z swoimi preferencjami, własnością i tak dalej, powinien być w tym mieście i państwo powinno mu dawać przede wszystkim przestrzeń i tak dalej. A doskonale wiem, że miasto tym w ogóle nie jest, nie? A więc też tutaj kolejna rzecz, która właśnie nie dotyczy nawet stricte prawicy lewicy, tylko bardziej właśnie dotyczy generalnie myślenia w ogóle Polaków o mieście, nie? że tutaj właśnie bardzo mocno myślimy właśnie w ten sposób. Partek, bo widzisz, ja, podnosisz tak, rampę. Dwa wątki, mhm. jeszcze jeden do, tego, do, do tej bliskości, do tego dworku. Zastanawiam się, czy u nas mówi się o tym, że ta. E, mieszkanie poza miastem, w, pod miastem, gdzieś, e, że pracujemy w mieście, ale mieszkałem poza nim, że to jest taki wzór amerykański. Zastanawiam się, czy jednak nie bierze się z tego ideału pod tytułem, no, że jednak możesz, prawda, powinieneś mieszkać w dworku, jak jesteś człowiekiem już bardziej majętnym, ale możesz sobie mieć pracownię w mieście, nie, trochę jak, e, nie wiem, jak Matejko, nie, że mieszkasz sobie <sum> tutaj, prawda, w obwarzanku, ale, ale bryczką dojeżdżasz prawie na rynek i tam, i tam e, Malujesz, więc to, to jest jedna rzecz, pytanie, czy, czy, czy to faktycznie jest jakaś taka polska, jakby jeden z, z, z kulturowych podglebi tego, że tak bardzo chcemy mieszkać w, właśnie pod miastem. A druga rzecz dotyczy tego podziału, o którym Karol powiedział, na to, co wspólne i na to, co indywidualne, że nie wszyscy wiedzą, że, czy, że w tej chwili dla elektoratu lewicy drugim wyborem często jest konfederacja. I to jest kompletnie nieintuicyjne, ale wynika to właśnie z tego, że wiecie, to trochę jak, jak obważanek, że te skrajności się domykają, to znaczy, że dzisiaj lewica nie jest kolektywna, właśnie, tylko jest bardzo indywidualistyczna. I właśnie ze względu na ten indywidualizm, drugim wyborem może być konfederacja, właśnie w tym, samym, w tym samym duchu. Więc też ten podział na, na, na lewicę, na, na prawicę tu, tu trochę nie obowiązuje. No i pytanie, jak to się właśnie objawia w, 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 w tematyce miejskości, no bo wiemy, że lewicowe są ruchy miejskie co do zasady. Natomiast, natomiast myślę, że to też nie są te lewicowe. Że Janek Śpiewak, który nie, obowią, nie odnajduje się w tej indywidualistycznej lewicy, nieprzepadkowo był jednym z liderów tych ruchów miejskich. Wydaje mi się, że to też, że to też nie jest trochę jednorodne, ale pewnie to lepiej zmapujesz. Też ja spróbuję zadać kierunkowe pytanie, trochę rzeczywiście uporządkować, bo ty wspomniałeś o neoliberalnej rewolucji w miastach, takiej indywidualistycznej. To, co jak to przedstawiłeś bardzo krótko, oczywiście, to mi to mi wszystko trochę przypomina, upraszczając podejście właśnie prawicowe. To znaczy, jakby tak, jakby fundamentem jest własność prywatna, fundamentem jest to, żeby, żeby oprzeć ten ład, no właśnie tak bardzo indywidualistycznie, trochę znowu jakby upraszczając, ja mam swoje mieszkanie, swój samochód, swoje miejsce parkingowe, mamy mi być wygodnie, mam dojeżdżać, co tutaj ten park robi. Czemu to są miejsca dla, dla, dla pieszych? No i co, to by w takim razie wychodziło, że istnieje jakiś, w przypadku polityki miejskiej czy miejskości, istnieje jakiś rodzaj sojuszu prawicy z liberałami przeciwko wspólnotowej lewicy, a wspólnotowa prawica w mieście zasadniczo nie istnieje, bo składa się z jakichś czterech niewidzialnych aktywistów? Y Okay, znowu. znowu Cię wpuszczamy w taki bardziej idealny. Przepraszam. Dobra, idźmy w to. Znowu generalizując masakrycznie, no to mi się wydaje, że chyba generalnie polska prawica jest dużo bardziej taka historyczno- nie wiem, zajmujące się takimi dużymi tematami, nie? To znaczy ja... E, Upadek dasz... cywilizacji Zachodu. Mm, dokładnie. Zróbmy reformę szkolnictwa wyższego, mając 20 lat siedząc przy piwie, nie? Jakby porozmawiajmy o tym. Albo hmm. zastanówmy się... Cześć. Cześć, co... ma... To jest złośliwość. To jest... <laughs> nie, po, zresztą... po prostu Karol ma flashbacki z naszych własnych <śmiech> rozmów <śmiech> przed 10 tak, lat. <laughs> tak, tak, dokładnie. Albo nie wiem, zastanówmy się, co by się stało, gdyby dany król 400 lat temu podjął inną decyzję, jakby dzisiaj nasza historia wyglądała, nie? W dużym skrócie, a raczej w jakieś takie rzeczy, na które moglibyśmy mieć większy wpływ, czyli nie wiem, udział w konsultacjach społecznych, inwestycji koło mnie, nie? gdzie nie wiem, jest nowa linia tramwajowa i ja wiem, bo tam mieszkam, wiem jakie są potrzeby, wiem jakby to mogło wyglądać i tak dalej, raczej dla... W większości prawicowców to nie jest coś, co jest po prostu interesujące. Nie? Pomimo tego, że tam mogliby mieć zdecydowanie większy wpływ. No i wydaje mi się, że to, to jest jakby pierwsza taka rzecz, która jest właśnie związana z tym, że ta prawica w Polsce jakoś nie jest bardzo mocno miejska, no bo właśnie te zainteresowania są dużo bardziej generalne. Druga rzecz, która myślę, że też jest jakoś tam porządkująca, to jest to, że generalnie chyba na świecie, na pewno świecie zachodnim, jest tak, że ta prawica dużo bardziej właśnie trochę idzie na skróty i właśnie ucieka od tego kolektywizmu, idąc właśnie w tą stronę neoliberalną. Nie? No bo w ogóle jak sobie prześledzimy historię różnych ruchów miejskich, w ogóle tego myślenia o mieście, które jakby zmieniło, nie wiem, wrzuciło nowe kategorie w stylu, nie wiem, prawa do miasta, w celu różnych rzeczy partycypacyjnych i tak dalej, i tak dalej, no to raczej to wywodzi się z różnych ruchów lewicowych, kolektywistycznych i tutaj prawica po prostu była reaktywna. Ale to Skoro... ciekawości mhm. ci przerwę i dopytam, a znasz, może znowu nadinterpretowuję, mhm. znaczy no, podchodzę, że masz potencjalnie jakby większą wiedzę niż naprawdę masz, ale czy na zachodzie są jakieś przykłady bardziej, nie wiem, prawicowych czy konserwatywnych ruchów miejskich, które jakoś były, wiesz, aktywne, czy nie ma w ogóle takiego... No, Zwykle bywają takie, które są związane z tą historią, z tą tożsamością, taką okay. lokalną. Nie? W Hiszpanii, tam nie wiem, Baskowie okay. czy Katalończycy, tam są takie bardzo mocno prawicowe, okay. e, odnoszące się właśnie do tej lokalnej tożsamości, pewnie w naszych kategoriach prawicowe, jakby ruchy. Nie? E, pewnie jest ich więcej, e, tutaj dokładnie nie znam, ale jakby generalnie prawicowcy raczej byli reaktywni. E, na pewno w Stanach Zjednoczonych wygląda to w ten sposób, że po prostu jak po Patrzymy sobie na standardowe postulaty prawicowych kandydatów w wyborach do rad miasta, i tak dalej, no to to są niskie podatki, to jest, nie wiem, z poprawa efektywności spółek miejskich, czyli, nie wiem, prywatyzacja Aha. i tak dalej. No i wolność, nie? czyli tam więcej samochodów i tak dalej, i tak dalej. Nie? No więc to też wydaje mi się, że wynika bardziej z tego, że ta prawica była reaktywna w tych obszarach. Nie potrafiła znaleźć jakby swoich tematów, swojej tożsamości, nie potrafiła się odnieść sama. No więc dzisiaj wygląda to tak, jak wygląda, więc my też wydaje mi się, że też przetwarzamy te kalki i wielu właśnie prawicowców, jeśli, nie wiem, ma jakieś tematy miejskie i w sumie nigdy się nad nimi nie interesowało, no to dzisiaj po prostu bierze te kalki, które są z Zachodu. No wydaje mi się, że to też jest kwestia yy, pewnie też w skali miasta. To znaczy, że nie wiem, w Krakowie może tego nie odczuwamy tak mocno no i w ogóle w żadnym miejscu poza Warszawą, że w Warszawie jest jednak duży podział na na dzielnice, tak? I jakby, że w zależności, od, że to też jest bardzo poszatkowane pod kątem tak średnich dochodów, tego, że jednak interesuje nas chociażby to, żeby właśnie trochę jak w amerykańskich Takiej wizji, że tutaj nie chcemy, żeby na mniejszości na przykład mieszkały w naszej okolicy, tak, ogrodzimy się, e, jakoś tam wyciągniemy swój, swój obszar z tego miasta i generalnie interesuje nas tylko to, żeby mieć spokój. Więc pewnie to będzie zależne też właśnie od dochodów, od tego, że bardziej to jest kwestia statusowa niż, niż tożsamościowa. I, I chyba też kwestia jest tego, kto miałby tworzyć taką, ja nie lubię tego słowa kolektywistyczne, nie bardziej o tym, że, że mówiąc naszym takim językiem bardziej kanesowym, że powiedzielibyśmy, że takie wspólnotowe miasto czy wspólnotowa dzielnica, w jaki sposób chcielibyśmy to urządzać. No i zaczęliśmy w ogóle też od bloków, nie? Jakby od tematu bloków i o tym, że Ryszard Gotko je. Jak ja prowadzę to, od czego mogliśmy je, je, je krytykował. Hmm. No i że w ogóle właśnie jak nie wiem Mencen dzisiaj opowiada o tym, że każdy będzie mógł stać go na dwa samochody, domek pod miastem i grilla, to tam w ogóle nie ma w tego imaginarium, że my chcemy, że my możemy, czy chcemy mieszkać w tych miejskich blokach, że my możemy mieć swoją tożsamość, że my możemy być, możemy być tam jakoś zakorzenieni, że się z tym utożsamiać i chyba od tego w ogóle musielibyśmy zacząć, to znaczy, że ja chcę wpływać na to co jest wokół mnie w sposób aktywny coś poza tym, żeby mi tu obcy nie wchodzili, albo biedacy, albo ja jakieś mniejszości i tak dalej. Tylko wtedy, jeżeli ja będę związany z tym, z tym miejscem a tego w ogóle tej opowieści nie ma trochę. Mieszkanie w Polsce jest opowiadane jako: musisz to mieć, musisz kupić mieszkanie po to, żeby zapewnić sobie ten podstawowy, podstawę piramidy masoła, mhm. natomiast nie po to, że ty musisz wybrać miejsce, dlatego że ty musisz się właśnie z nim zżyć, że ty musisz mhm. się tam zakorzenić, że ty musisz poznać sąsiadów, że ty tam masz puścić swoje dziecko do szkoły, nie gdzieś po drugiej stronie miasta no bo to też jest takie wizja miasta usługowego pod tytułem tam Tamierzyna Siłowa tam mam pracę, tam mam dziecko i tak dalej, no to wtedy całe miasto żyje jakby tymi punktami, a nie, tym, nie tą lokalnością, więc chyba musielibyśmy w ogóle wyjść od jakiegoś takiego punktu, czym dla nas jest ten, ten blok i to miejsce, w którym mhm. żyjemy i czego my od niego chcemy, po to, żeby wyjść gdzieś, gdzieś dalej i myśleć o tym, żeby właśnie prowadzić jakąś, jak, jakkolwiek nie wiem, aktywność w tym, mm -hmm. w tym obszarze. Powie się w konstantego będę próbował strukturyzować ten konstant. <grym> Nie, bo wrócili trochę obaj po części wróciliście do tej kwestii historyczno-tożsamościowej. Jestem, ja co tutaj padło się, czy zgadzam. Przyszedł mi do głowy jeszcze jedna rzecz, ewentualnie uzupełniająca, żeby potencjalnie też trochę zamknąć tę część historyczno-tożsamościową właśnie. Bo jedną rzeczą to jest wieś, a drugą rzeczą, która wydaje mi się, że to się łączy siło, siłą rzeczy, z którą się kojarzy prawica politycznie. Jak wcześniej mówiłem, że lewica narodziła się politycznie w kłębach dymu fabrycznego, tak dla prawicy wydaje mi się istotniejsze jest tak symbolicznie las. Jak mieliśmy politykę historyczną PiSu, to oni odwoływali się do żołnierzy wyklętych, do partyzantki. Logika powstańcza jest, jest, jest logiką właśnie gdzieś tam, leśną, tak to nazwijmy. Jeden taki miejski moment polityczny prawicy, jaki ja kojarzę, no to jest właśnie powstanie warszawskiego o Bartek mówiłeś, no nie? Tylko znowu, jakby tam to, ono, to nie jest w ogóle rozpatrywane w kategoriach miejskich. To jest w ogóle, teraz, teraz mi to przychodzi, to jest ciekawe, że to jest jedyny taki moment, gdzie w prawicowym imaginarium pojawiają się nazwy dzielnic, w, nie? w sensie, że jakby mówi się, prawda, starówka, pojawiają się, prawda, wola i tak dalej, ale znowu, one są tylko i wyłącznie w kategoriach, wiecie, martyrologiczno-bitewnych. No nie? Jakby to jest pewna kartografia działań, działań wojennych, natomiast jakby nie ma to żadnego, żadnego osadzenia no właśnie poza historyczno-wojskowego, to też mi się wydaje wydaje mi się istotne pod kątem tej, tej wiskości, tego, tego zderzenia z, ze stroną yy, miejską i to, co powiedziałeś Bartek, druga rzecz, którą chciałem teraz, teraz jakby podjąć, czyli wątek tego osadzenia się, bo. To jest jakoś trochę paradoksalne, to znaczy jakby od dobrych kilku dekad życie może nie w większości, ale dominującej części Polski dzieje się w tej przestrzeni, czy to wielko, czy mało miejskiej, czyli w tym betonie, w, tym, w, te, w tych blokach, gdzie powinniśmy powoli się osadzać i właśnie dzięki temu, dzięki tym osadzeniu i byciu u siebie, zacząć mocniej dbać i tworzyć tą przestrzeń, a my cały czas wiecie, śnimy w, sny o tej wsi. Dalej jakby fantazjujemy, I... dalej, dalej dalej jakby pragniemy wrócić do, do świata, który być może już nie istnieje, zamiast na przykład podjąć próbę, o czym będę mówił później, przełożenia tych ideałów z tego wiejskiego świata do, do tych współczesnych okoliczności. Jest miejsce na heheszki? Jest Oczywiście. Tak. Tu, tak? O co tak? chodzi o Zapraszam. lasy i... Prawica, no to nie, nie wiem, czy lasy państwowe zbidnie w ziobro i okolice, to nie wiem, czy to jest tak, że prawica. Tak to jest naprawdę ta kontynuacja tych lasów klęty. Lasy państwowe. Tak, no ale tutaj mi się to bardzo fajnie rymuje ten twój wątek. Z, tak naprawdę z kwestią w ogóle historii znowu i z tym, jak my tą historię postrzegamy. No bo znowu, tak jak prawica lubi te takie duże tematy, to tak samo mam wrażenie, że jak nawet weźmiemy podręcznik do historii, no to tam też on jest, ten podręcznik jest napisany tymi największymi wydarzeniami, największymi aktorami i w zasadzie tyle. Nie? Największymi nazwiskami. Tak. Dokładnie, nie ma nic oddolnego, takiego, gdzie można byłoby się w jakiś sposób zakorzenić, właśnie pomyśleć o tej wspólnocie lokalnej, albo jak to się różne te procesy się działy. No ja na przykład, na mnie w ostatnich latach bardzo duże wrażenie zrobiła książka Rafała Miejski grunt, którą omawialiście. U nas w międzymiastowo na pewno omawialiśmy. Ty, tak, jeśli nie omawialiście, no to, to to bardzo polecam. No, znaczy, Rafał Matyja, próbuje w ogóle opowiedzieć historię w zupełnie inny sposób, czyli nie tymi dużymi wydarzeniami, ale tymi strukturalnymi, oddolnymi, które miały duży wpływ właśnie na te lokalne, na te lokalne miejsca. Czyli jeśli opowiadamy historię miasta. To nie tylko poprzez pryzmat tego, tam w jakiej wojnie, jaka bitwa w tym mieście się odbywała i tak dalej, tylko zastanówmy się, jakby nie wiem, skąd wywodzi się ten przemysł. Nie? Ja nie ci bohaterowie stawiali ten przemysł. Jak ten przemysł wpłynął na to miasto? Nie? Dlaczego dana dzielnica w ogóle powstała? I dlaczego wokół tego nie wiem, tej fabryki powstały różne inne rzeczy i powstał finalnie teatr, a z tego teatru potem wynikły wielkie rzeczy. Nie? Tu wydaje mi się, że jest bardzo duża przestrzeń w ogóle dla prawicy i tego myślenia takiego, nie wiem, bardziej takiego, które kultywuje tradycje i też właśnie myśli o tej przeszłości i chce w jakiś sposób to dziedzictwo chronić. No właśnie to myślenie o tej lokalnej tradycji, o tej lokalnej historii, nie? No bo jeśli wtedy my poznamy losy swojego miasta, będziemy strukturalnie wiedzieć, jak to się te procesy wszystkie wydarzały, to dużo łatwiej nam będzie jakoś, nie wiem, oddali, odnaleźć się i w ogóle mieć takie poczucie, że ja chcę brać aktywny udział w tym procesie, nie? No bo czym jest w ogóle miasto? Miasto to jest taki proces, gdzie tak naprawdę te poprzednie pokolenia dawały jakieś te swoje cegiełki i to od nas zależy, czy my to zaoramy, czy dodamy coś fajnego, czy może zostawimy coś, co, z czym się zgadzamy, a może trzeba zmienić coś, coś, z czym się nie zgadzamy. I tutaj widzę bardzo dużą przestrzeń. Na przykład nie widzę, żeby politycy za bardzo do takich kategorii się odnosili. Ja jak patrzę na różne dyskusje polityczne w różnych miastach, no to raczej one są na poziomie tylko i wyłącznie bieżączki i tyle. Ja nikt nie odnosi się do właśnie tej takiej tożsamości lokalnej. I tu, tu wydaje mi się, że jest duża przestrzeń. Zanim bardzo wypadnie, to jedna rzecz. To jest super pomysł w ogóle, żeby dokonać takiej reinterpretacji kanonu bohaterów. To jest mi się przypadka history czy historyka, anegdotka, i jak sobie spaceruję po swoim rodzinnym Mielcu, to w pewnym momencie jest, jest dom, gdzie jest tablica upamiętniająca, chyba nazwisko to był Rybanowski, dokładnie nie pamiętam, ale to jest człowiek, który stworzył pierwszą elektrownię w Mielcu. Ja miałem takie wow. W sensie ktoś w ogóle, wiesz, wiecie, wpadł na pomysł, żeby upamiętnić człowieka z infrastruktury, z czegoś nieduchowego, tak jak mówisz o tych wielkich tematach prawicy. Nie, jakby gościa, który jakby jest bohaterem miasta, bo zajął się elektrownią. I takich cichych bohaterów jest więcej. Człowiek, który nie wiem, w pierwsze wprowadził pierwsze wodociągi, czy to do Warszawy, czy do Krakowa, takich ludzi dałoby się pewnie znaleźć więcej. I że to jest też faktycznie pod kątem tego osadzenia. Lokalnego na takim poziomie symbolicznym wydaje mi się, rzeczywiście intrygujące. wiecie nawet na takim poziomie już czysto pragmatycznym, że wiecie, bierzecie dzieciaków z przedszkola czy z podstawówki, i idziecie z nimi na wycieczkę. Nie pokazujecie im tego, że to jest kasztan, a to jest inne drzewo. Tylko, że właśnie jakby to jest ten człowiek, który, dzięki któremu my możemy sobie teraz chodzić po, 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 po tych, nie wiem, chodnikach, czy możemy być w ogóle w tej dzielnicy, bo nie wiem, jak już LEA. Dokonał wielkiego rozszerzenia Krakowa, to on przyłączył tę dzielnicę do Krakowa, gdzie to jest jakby inna konceptualizacja w ogóle historii, więc to jest bardzo, no, bardzo dokładnie. bardzo fajne. Naw, nawet na Krakowa to dobrze widać, nie? kto kojarzy Leo albo Ditla. Jakby oni jeszcze są w miarę jakoś tam kojarzeni. Tak, no, przez, to przez promil są, prawdopodobnie. Przez nie, no. jakąś tam część mieszkańców, przez ale ulicę większość. W przez ulice w centrum dokładnie. Większość kojarzy, nie wiem, Matejkę, Szymborską, Miłosza. Nie? no Ale jak popatrzymy na tak pragmatycznie, popatrzymy na to, jaki wpływ na to całe miasto miały te osoby, no to Leo i Dietl zdecydowanie, moim zdaniem, wygrywają. Nie? No bo to oni zrobili te duże rewolucje, które sprawiły, że Kraków mógł stać się wielkim mhm. miastem. Tak samo współcześnie, nie? w ciągu 20 lat. W ciągu za naszego życia jeszcze mieliśmy w Krakowie ogromną rewolucję polegającą na tym, że Kraków stał się stolicą BPO i tam usług informatycznych, i tak dalej. 100 tysięcy ludzi teraz tutaj pracuje. Mhm. Czy ktoś w ogóle zna nazwisko tej osoby, która przyciągnęła pierwszą mhm. motorolę tam w 2001 roku? Nikt tak nawet tej historii nie, nie zna. Nie? To się po prostu wydarzyło i my nadal w tym Krakowie siedzimy sobie i myślimy o rzeczach, które wydarzały się 500 lat temu. Nie? Więc tutaj moim zdaniem jest duża pora właśnie to, do tego, żeby coś, coś to, zdziałać. To, to, to ja wejdę, bo swego czasu w zeszłym roku jakoś napisałem tekst wychodząc od Muzeum Stalowej Woli w kontekście wojny na Ukrainie i tego, że cofając się trochę do drugiej RP, która Wtedy dokonała takiego właśnie modernizacji przez miasto, nie? I przede wszystkim też przez te, prawda, przez co, przez średnie miasta dzisiaj powiedzielibyśmy i ten przemysł, który był tam lokowany, duży skok modernizacyjny i tam pisze o tym, że trochę zaniedbujemy temat w ogóle tej inteligencji technicznej, znaczy, że my bardzo dużo myślimy właśnie od, o, o pisarzach, o, o twórcach wysokiej, kultury wysokiej, a zapominamy o tych, którzy realnie, Starali się, czy walczyli o to, żeby Polska była jednak na trochę wyższym poziomie cywilizacyjnym i tworzyła warunki do tego, żebyśmy się jakkolwiek rozwijali. Odsyłam do tekstu, który gdzieś tam podlinkujemy. Natomiast chodzi mi o to, że też wydaje mi się dzisiaj w kontekście tej tożsamości, że my powinniśmy trochę jednak oswoić. Historię, to znaczy zdać sobie sprawę, że nie płakać trochę jak profesor Richard Legutko nad tym, że właśnie mamy tę przerwaną ciągłość, tylko dokonać pewnego uspójnienia, pogodzenia się z, z, z tą naszą przeszłością, bo anegdotycznie znów trochę ostatnio rozmawiałem z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich w różnych częściach naszego kraju i są regiony takie jak Małopolska, jak Mazowsze, gdzie te koła mają stuletnią historię, a są takie jak Dolny Śląsk czy Pomorze Zachodnie na przykład, gdzie one właściwie nie istniały. Tak? Jakby to jest... No i tę rozmowę pod tytułem, no dobra, ale jakby jaką my mamy kultować tradycję, jak my nie mamy tradycji? No trochę trzeba ją wymyślić na nowo. I trochę mm -hmm. też myślę, że dzisiaj my musimy wymyślić swoje miasto na nowo, i swoją tożsamość na nowo, w tym sensie, że my nie mamy, że i możemy trochę, mogę się wprowadzić powiedzmy do kamienicy w centrum i udawać, że jestem tutaj, <grywka> że, że kontynuuję ducha jakiejś krakowskości, ale to będzie… Przodków Będzie jakaś, na masz pszałt To rekowickim. Jakaś przebieranka, nie? A znów prawda właśnie wprowadzając się więc musimy po pierwsze na nowo my stworzyć jakieś zakorzenienie i wokół nas zakorzeniać zakorzeniać jakoś ludzi odkrywać to, że są tak rejony, gdzie PRL stawiał fabryki są rejony, w którym PRL rozwijał fabryki czy zakłady z drugiej RP. Są rejony, gdzie jesteśmy na po niemieckich rejonach, czy w sensie ziemiach i tak dalej. Więc to wszystko jest w naszej historii. Teraz my musimy na nowo się z tym oswoić, a nie budować jakichś takich, wiecie, figur, do których mhm. będziemy no, odtwarzać już tradycje, które dzisiaj w współczesnym świecie jest niemożliwa. A teraz mówię o tym, czego nie robimy i co powinniśmy robić, a z drugiej strony myślę sobie o tym, że mówi się o tym, że tendencja współczesnego miasta będzie taka, żeby je jakoś tworzyć, jakby tw tworzyć bardziej wiejskie poniekąd. Myślę, że, myślę, że ten zielony konserwatyzm, o którym często mówiliśmy, że on musi zacząć być aplikowalny do do miasta właśnie, to znaczy, że my do tej pory myśleliśmy o tym znów na poziomie takim bardzo centralistycznym, o tym, jaka powinna być polityka państwa. I myślę, że w kontekście tego utrudnienia też budowania tożsamości lokalnej wynika to z naszej polityki, że my przed wyborami dostajemy polityka z centrum, a nie lokalnego, tak więc jak nasza polityka lokalna też się dzieje przez politykę w Warszawie. Więc, więc to jest jakiś taki mhm. rzecz, która nie sprzyja temu, żeby o tej polityce na gruncie miejskim rozmawiać. I też ideowo faktycznie zgadzam się z Karolem, że my cały czas mamy z tym jakiś problem. To nie jest seksowny temat, więc, więc chcielibyśmy, a trochę się boimy. Okay, to... No plus też chyba w ogóle tych casów, którymi można czerpać pełnymi gościami, jest cała masa. No, też wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie chyba brakuje autorytetów. Chyba już nie chcę za bardzo górne lotnie tutaj lecieć, no ale mam wrażenie, jestem z Częstochowy. I tam mam idealny przykład takiego lokalnego bohatera, który to chyba Marek jest bardzo popularny. Michał Świerczewski, czyli właśnie właściciel Rakowa firmy Xcom. To widzisz? jest taka jakby lokalna, w ogóle lokalny bohater, który 20 lat temu postanowił, że wprowadzi ten Raków do ekstraklasy, założył firmę informatyczną, wszedł do Forbesa forbsa, super działalność. chciał być sponsorem naszego odcinka, to zapraszamy. Też w opisie będzie link. Kupił ten Raków Częstochowa, wprowadził go dzisiaj do Ekstraklasy. Dzisiaj Rakow jest mistrzem Polski i za tydzień będzie grał w Lidze Mistrzów, czy tam za dwa tygodnie. No i... Kolego, w eliminacjach z Floru nie respencjać się. Chyba, że czegoś nie wiem. <sadzoną> <dostań> <sadzoną> <sadzoną> tutaj powinien być reklama z... jakiegoś tam bookmachera. <sadzoną> momencie... Odcinek z przyszłości. No, więc e, wydaje mi się, że to jest idealna taka historia, gdzie każdy młody częstochowianin może się na tym oprzeć, mieć poczucie, że nawet żyjąc w średniej wielkości mieście w Polsce, taka historia jest do powtórzenia, bo jest taki lokalny gość, który zrobi i dużo dobrego dla wspólnoty lokalnej i pokazał nam, że tak można, nie? No i takich odwołań w każdym mieście na pewno jest ileś, nie? Tylko pytanie, czy my chcemy w ogóle to brać, czy nadal będziemy tutaj myśleć kategoriami e, królów sprzed paru set lat. To w tym... Tylko w Krakowie. Tak. W, w, w tym wątku to y, znowu wracam, bo się ten najmocniej się czuję w swoim y, grajdołku y, rodzinnym. To, pamiętam tylko rozmowę z, z tatą, że się wkurzałem, że główna y, ulica w Mielcu to jest Aleja Niepodległości, a tak naprawdę powinno to być ja właśnie geniuszek Kwiatkowskiego, bo Mielec powstał właśnie dzięki niemu, w sensie COP. Pod Podkarpacka lat... Gdynia. Tak, Podkarpacka Gdynia, COP, a z drugiej strony przez takiego człowieka, który się nazywa Tadeusz Ryczaj, który był pierwszym dyrektorem i jakby twórcą poprzedniczki specjalnej strefy ekonomicznej zakładów mieleckich w PRL-u. Dwóch ludzi, którzy właśnie w tej logice takiej historii materialnej, nie wiem do końca jak to określić, to co przedstawialiście, z czym ja się w ogóle znakomicie odnajduję, że tego brakuje. W sensie, że nie dość, że ta prawica najczęściej jest taka, wiecie, leśno-wiejska, to marzyłaby mi się taka prawica jednak miejsko-materialna. Ale jednak to bym chciał postawić. I tak o za chwilę wrócimy, ale przynajmniej spróbować postawić trochę kropkę historyczno-tożsamościową i, i, i przejść do kolejnego wątku, który trochę już zajawiłeś ze trzy wypowiedzi wcześniej, Karol, mówiąc o reaktywności prawicy w stosunku do, do miasta. Bo przygotowując się do odcinka, miałem takie poczucie, że to wam podrzucałem. Więc tym ciekaw, jak wy się odnajdujecie w tym porównaniu, że w stosunku prawicy do miasta jest trochę jak ze stosunkiem prawicy do ekologii. Znaczy zostało to zasadniczo w dużej mierze wymyślone współcześnie przez lewicę i sforsowane przez lewicę środowiska miejskie, ruchy miejskie kojarzą się lewicowo, tak? Postulaty kojarzą się lewicowo w stosunku do miasta i że to jest tak, że prawica jakby wiecie spóźniła się, w związku z tym politycznie jest przede wszystkim anty, no skoro lewica mówi A, to oni mówią B, żeby się odróżnić, więc jakby jest po prostu retroaktywna i jest jakby bardzo właśnie taka anty, pozbawiona tego programu pozytywnego, o historyczno-tożsamościowych powodach braku tego pozytywnego programu już trochę, trochę powiedzieliśmy, więc tutaj trochę próbuję przeskoczyć do współczesności, i trochę, trochę bardziej do do polityki no jest po takie głębokie poczucie wiecie że jak lewica mówi trzeba pozbyć się samochodów z centrów miast no to przychodzi Jacek Wilk Łukasz Warzecha czy, czy nie wiem Sebastian Kaleta i mówią no, no 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 jak najwięcej samochodów w centrum trzeba dojeżdżać i tak dalej w sensie że to się robi wiecie taki rodzaj jakiegoś takiego bezsensownego clinchu i walki mam dobry przykład tak? parę miesięcy temu w internecie odbyła się duża inba o miasto 15 minutowe o matko, czy czytałem, czytałem te tweety, to było szaleństwo jakieś. Ja po prostu, jak to patrzyłem, no to jakby w ogóle zastanawiałem się, czy, czy to mi się śni, czy mi się nie śni, w ogóle, że miasto 15-minutowe, jakaś lewacka idea, w ogóle tutaj zaraz dadzą nam robaki do jedzenia i każą mieszkać w mieście 15-minutowym, fe, nie? Jeliśmy robaki, e... w że że niedobre, ale... No, e, więc ta inba, e, ta aferka e, dała mi do myślenia, że też w ogóle to, z czym prawica ma problem, to jest też e, jakieś takie wejście w, nie wiem, dokonania naukowe, sprawdzanie różnych rzeczy, e, też, nie wiem, w znajomość różnych inżynieryjnych tematów, czyli jakby Trochę właśnie znajomość tej dziedziny, o której mówimy. Nie? no Bo w tych 15-minutowe miasta to nie jest żadna nowa idea, tak naprawdę nie wiem, u Platona można. W mieście Platona, w państwie Platona można już tam jakieś tam źródeł tego miasta tak naprawdę upatrywać. Historycznie, kurde, zawsze te miasta były 15-minutowe, musiały być 15-minutowe, bo ludzie nie mając innych środków lokomocji, musieli wszystkie swoje sprawy załatwiać gdzieś tam blisko siebie, nie? W odległości pieszej. I to jest nic nowego, to jest coś, co istnieje od zawsze. To jest kolejny jakiś taki slogan wymyślony, nie wiem, przez raczej marketingowców. To jest po prostu opisanie różnych rzeczy, dokonań z planowania przestrzennego, z, te, z teorii transportu mhm. i tak dalej, i tak dalej. Nie? A my w tym momencie prawica robi sobie jakąś, jakiś worek treningowy z tego miasta 15-minutowego i musi się odnosić, czy to jest na pewno marksizm, to na pewno zamknie nas w jakiejś klatce i w ogóle i nam zabronią i tak dalej, i tak dalej, z jakichś takich dziwnych w ogóle pozycji tak naprawdę nie mając totalnej znajomości hmm. tematu, nie? No więc ta debata właśnie mi pokazała, że to jest właśnie problem, nie? Że musimy być reaktywni, bo trochę się na tym, kurde, nie znamy, nie? Nie chciało nam się nigdy poczytać, zobaczyć, jak to się hmm. dzieje w innych w miejscach. A też e, fakty są też takie, że te polityki miejskie są na ty o tyle ciekawe, że w miastach bardzo dużo podpatruje się różnych rozwiązań. To znaczy, jeśli chcemy wprowadzić coś nowego, to jesteśmy w stanie znaleźć tysiąc przykładów innych miast, które już to zrobiły, w dużej części to wyszło, w dużej części nie wyszło, i my jesteśmy w stanie dużo rzeczy porównywać i czerpać inspirację. No, więc to jest robota, którą trzeba zrobić, i jak patrzyłem właśnie na tę dyskusję o tym mieście 15-minutowym, to była robota, której po prostu te osoby nie zrobiły które właśnie tutaj stawały rejtanem, tak naprawdę, <laughs> przy, tej, przy tej idei. Bartek, zanim Tobie oddam głos, to jedna, jedna rzecz podbijając trochę, bo ja się zgadzam, że tak jak to zrekonstruowałeś, część prawicy to były pojedyncze głosy głośne, jakby popularne ale też niecałościowa, bardzo ideologizują to podejście. To, to jak ty to przedstawiłeś, być może nadinterpretowuję, że charakterystyką polityk miejskich jest to, że one są bardziej takie technokratyczne, pragmatyczne, trochę takie, wiecie, jakby pozbawione barw politycznych, ale mimo wszystko ja bym się trochę tego bał. To znaczy, wydaje mi się, że można, da się znaleźć przykłady przegięcia w drugą stronę. W sensie, że lewica też potrafi, wydaje mi się, Ideologizować. To już jakby chyba ze dwie książki na ten temat wyszły. Jestem jednak mocno sceptyczny do nie wiem, interpretacji wysokości krawężników przez pryzmat tego, że to jest miasto patriarchalne. To znaczy, mam poczucie, że jakby można łatwo przegnąć też w drugą stronę, I, i że wtedy jakby następuje pewna jednak ideologiczna walka obu stron. Bartku, jak to widzisz? Ideologię i retroaktywność prawicy. Mm, jeszcze, że więc jedną rzecz. Yy... Mam w głowie, jak myślę w ogóle o problemach dzisiejszej miejskości i jakiejś ideologizacji, to jest kwestia tego cały czas, co, co Karol namalował jako kolektywne, indywidualistyczne. Wspólnotawa indywidualistyczna. Ale właśnie chciałem podkreślić, że mam wrażenie, że przez to, że my bardzo myślimy o tym, że te polityki są takie kolektywistyczne, a nie wspólnotowe, to ustawiamy się od razu w pozycji niechęci. No a taki przykład, między innymi bardzo banalny, to była kwestia reklam w przestrzeni miejskiej, tak? że był taki spór pod tytułem: No jak to, jak mam swój trawnik, to mogę wywalić baner i nikomu nic, bo to jest moja posesja, tak? no ale jakby w całym takim, czy kwestia wycinki drzew, przestrzeni publicznej, tak? No to jest moim zdaniem, oba te przykłady są dla mnie mega konserwatywne. To znaczy po pierwsze jakieś umiłowanie piękna, tak? Znaczy, że to lewica była historycznie taka modernistyczna, modernistyczna w tym sensie, że dążyła do modernizacji, Revolucji. do rewolucji takiej właśnie... Yy... No piękno było wtórne wobec funkcjonalności. Tak, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Wobec czego to moim zdaniem teoretycznie historycznie prawica powinna mówić nie, co, co to w ogóle jest. Tak? My chcemy mieć piękne miasto, My chcemy mieć no to, jest, to, jest, to by było coś, co Ryszard Legutko co to, co to mi tą kamienicę zasłania, nie? To, jakby to, ma być, to, to ma być stylowo, to ma być piękne, to ma być coś, co nas jakoś wychowuje, co nas uwzniaśla, mamy odsłonić tę architekturę i tak dalej, i tak dalej. Tak samo w kontekście zieleni miejskiej. To też widzę to jako bardzo takie tolkienowskie i chciałbym żeby nie wiem mój syn miał wokół siebie jakiś zagajnik w którym mogą się żyć tajemnicze rzeczy nie? że to jest coś co jest jednak tajemniczy ogród no, <laughs> trochę trochę tak nie no, Karol inne e, że że to jest coś co e, no właśnie, że kontakt z, jednak z, z naturą, uwielbienie znowu tego, co, co jest polską przyrodą, tak, że właśnie dbałość o to. I nie rozumiem skąd przez to, że lewica przejęła te rzeczy i zrobiła właśnie, że to jest takie kolektywistyczne, i że to jest takie przemocowe i że to odbiera naszą wolność, no to my musimy, musimy tego bronić. I jadąc w teatry, nie mogę popatrzeć na polskie góry, bo mi, prawda, drutek zasłania. No to mnie szlak jasny trafia. I szlak mi jasny trafia to, że muszę moim kolegom tłumaczyć, że coś jest, tym, coś jest z tym nie halo. Więc myślę, że to jest kontekst po prostu języka. To znaczy, że my musimy znowu te kategorie jakoś odkurzać i mówić, hej, to jest nasza tradycja. To od nas zostało przyjęte. I też niestety no, walczyć z takimi męcenizmami, że w jakimś czy znaczy jakąś idealistyczną wizją, to jest to, co właśnie przedstawię w kontekście amerykańskich przedmiotów z, lat, z lat 50. czy 60. No nie, po pierwsze, gospodarka się zmieniła, to pewnie Karol powie, że pewne rzeczy już są niefunkcjonalne. A po drugie, to też nie jest, no wydaje mi się, że to musimy stworzyć trochę, polemizować z, trochę z polską tradycją tego szlacheckiego dwórku. Ja tutaj wejdę tylko. Co do tych kamienic i reklam, to akurat w przypadku krakowskim rozumiem, że lepiej, żeby na Kalwaryjskiej jednak były te reklamy, bo jak się odsłoni te kamienice, to będzie jeszcze gorzej, co już się trochę wydarzyło. Przepraszam, musiałem. Natomiast na podstawie tego, co powiedziałeś, to jest ewentualne pytanie do Ciebie, Karolu, od razu. Bo lewica mówi nie wycinać drzew na podstawie swojej pewnej tradycji, swoich argumentów, my przychodzimy, mówimy nie wycinać drzew, bo Roger Scraton, bo, bo Tolkien, bo odwołanie się do ochrony przyrody prawicowej i podobnie z kwestią reklam, że my nie mówimy, powiedzmy lewica mówi bardziej językiem takim antykapitalistycznym, w sensie, że jakby... W, Wą z neoliberalizmem i reklamami mówimy, odsłońmy piękno budynków, a że się spotykamy na tym samym postulacie, tylko jakby uzasadniamy to inaczej. I to jest pytanie w ogóle do ciebie, Karol, na początek, ewentualnie też do ciebie, Bartek, później sam może też odpowiem. E, czy to jest tak, że my powinniśmy właśnie szukać uzasadnień. Do tych samych postulatów, co lewica, tylko szukać innego języka, żeby o nich opowiadać, i pokazywać i osadzać je w naszej tradycji myślenia konserwatywnego, czy też jakby szukać innych jeszcze rozwiązań, które by wynikały z naszej tradycji, ale nie byłoby tym samym, co, co, co proponuje lewica? Czy powinniśmy się odróżniać, mhm. czy, czy to w ogóle nie powinno mieć znaczenia? Dobra, będzie dłuższy wywód. Oh. Pierwsza rzecz z moich doświadczeń, akurat mam przyjemność pracować od jakiegoś czasu dla lokalnego polityka i prowadzę. Zespół ekspercki, więc mam do czynienia z wieloma osobami, które znają się na różnych rzeczach. Nie wiem, no, wczoraj miałem spotkanie o e, wodociągach, i przez trzy hmm. godziny tam specjaliści opowiadali mi różne rzeczy, co można byłoby zrobić. Cokolwiek tak rozumiałeś z tego? E, pff, na jakimś poziomie ogólności na pewno. E, e, tak. Mam nadzieję, że szef nie słucha. Woda robisz. Woda robi plum. I nie wiem, mam kontakt z pewnie ponad setką różnych ludzi, którzy znają się na różnych rzeczach. I w zdecydowanej większości nie byłbym w stanie w ogóle powiedzieć, jakie oni mają poglądy polityczne. Czy są prawicowi, czy lewicowi. No bo rzeczywiście jest tak, że w polityce miejskiej jest dużo więcej miejsca na tą inżynierię, na te fakty. Też w ogóle teraz jest taki trend, żeby właśnie robić te polityki evidence-based, po prostu oparty na faktach. I tyle, nie? Bo tutaj jesteśmy w stanie dużo bardziej mierzyć, dużo bardziej jesteśmy w stanie różne rzeczy właśnie porównywać, więc tu jest więcej takiego technokratycznego uh -huh. podejścia. No więc na pewno tak jest. No ale z drugiej strony jest tak, że obserwując w ogóle polityki miejskie, no to nawet pod tym płaszczykiem tej technokratyczności, bardzo często te, te przekonania głęboko idące, jakby one są często zaszyte. Uh -huh. No bo, nie wiem, jak jest dyskusja o samochodach w miastach, no to można podawać różne argumenty ale finalnie na końcu ktoś, kto jeździ samochodem i będzie chciał jeździć samochodem, to on będzie zawsze sobie, mm. będzie szedł w tą stronę, pchał, żeby to miasto było samochodowe, dlatego, bo on ma swoje indywidualne, egoistyczne interesy w tym wszystkim, nie? Jakby tego się nie da wytłumaczyć po prostu. I w, można różnymi badaniami właśnie podpierać ten właśnie egoizm. Tak samo w innych kwestiach też, e, też bardzo często jest tak, że właśnie możemy zaszyć właśnie te, te ideały, no więc dlatego wydaje mi się, że dla prawicy jest duże miejsce, żeby właśnie też właśnie przez pryzmat tych różnych badań, polityk tej całej inżynierii, Za, ale ją właśnie przez pryzmat naszych wartości, mhm. nie? Czyli jak właśnie ty mówisz, jest teraz taki nurt, w ogóle jest są miasta feministyczne mhm. i w ogóle feminizm bardzo mocno wszedł do miast. I tam tak naprawdę bardzo często można doprowadzić to do jakiegoś totalnego absurdu i wszędzie widzieć ten patriarchat i tak dalej, nie? No to może to jest miejsce dla właśnie szeroko pojętej prawicy konserwatyzmu, żeby właśnie zastosować jakieś umiarkowanie w tym wszystkim, nie? No bo chyba to jest tak, że to jest jednak jakaś taka cecha. Ale też właśnie prawicy, że my właśnie dużo bardziej jakoś tak szanujemy to, co kiedyś, i też chcemy w zasadzie zostawić ten świat trochę lepszym niż był dla tych przyszłych pokoleń. Nie? A mam wrażenie, że lewica bardzo często, jak już wchodzi w jakiś temat, to jest na tyle bardzo zaangażowana, że już chce jakby dojść do bandy i mhm. trochę wylać dziecko z kąpielą. Nie? Więc dlatego tutaj to umiarkowanie to jest coś, co według mnie jest jakby sensowne. No i z drugiej strony właśnie ten długi okres, czyli też właśnie ta prawica w tym myśleniu o miastach mhm. mogłaby właśnie dużo bardziej przez ten pryzmat myśleć. Nie nie tylko i wyłącznie bieżączki i dzisiejszej wojny ideologicznej, jakakolwiek występuje, tylko właśnie myśleć o dłuższym okresie. Okay. To jest ciekawe to, co powiedziałeś w kontekście tego łagodzenia rozpolonych głód, chłodzenia mhm. rozpolonych głów lewicy, bo jak zacząłem od tego porównania do ekologii, i teraz już jesteśmy, wydaje mi się, w Polsce stricte, można się też chwalić, bo akurat klub Jagielloński mocno puszował zielony konserwatyzm jako odpowiedź właśnie na tą lewicową ekologię. No to z dzisiejszej, szczególnie perspektywy, no to dokładnie jakby to jest istotna część prawicowego podejścia do, do ekologii, że my jakby właśnie staramy się trochę zluzowywać lewicę, która przesadza, trochę ją był hamować. I rozumiem, hmm. że w przypadku. Nie, polityk miejskich, to też może być jakiś istotny komponent tego tak podejścia dokładnie. prawicowego. Zielona filozofia z Kratona, pewnie omawialiście mhm. tysiąc tak. razy w podcaście, tak. no to odświeżałem sobie jakiś czas temu tą książkę. No to tak naprawdę, gdyby tylko zmienić tam ekologię, środowisko na miasto, to bardzo duża część tych różnych konstrukcji, mhm. która była tam przedstawiona, byłaby dzisiaj aktualna, nie? To znaczy nie wiem, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o transport, lewicowcy pewnie chcieliby totalnego wyrzucenia samochodów, tylko oparcia na zbiorkomie i rowerach i tyle, nie. No, ale to jest chyba taki moment dla prawicy, żeby powiedzieć, no dobra, hej, ale do tej pory miasta były samo, samochodocentryczne i dużo osób mieszka w Obwarzanku. I co? Fakt, że wyrzucimy wszystkie auta z miasta, oznacza, że ci ludzie mają się no przeprowadzić, tak. wzięli kredyt na 30 lat i dzisiaj co mają z tymi domami zrobić, nie? Jakby to byłoby wylanie dziecku z kąpielą, nie? My już doskonale wiemy, że samochód nie jest odpowiedzią na transport w miastach i musimy iść w tą stronę, no ale raczej potrzebne są. To jest proces, który powinniśmy mhm. zainicjować, powinniśmy bodźcować i tak dalej, ale nie można wydzielać mhm. tutaj dziecko z kąpielą. Nie? No więc wydaje mi się, że jest dużo przestrzeni. No, Taka korekta realistyczna, bo, mhm. bo jak mówiliśmy na początku, że prawica ma tendencję do uciekania w historię, w wielkie idee, z tej perspektywy czysto miejskiej dzisiaj współcześnie, to mam wrażenie, że lewica ma też taką chorobę trochę prawicową w tym sensie, czy chorobę, może to jest złe słowo, tendencję prawicową, że może nie takie, wiecie, big picture i wielkie idee, ale że no właśnie bardzo takie ideologiczne wręcz podejście, w sensie, że wymyśla sobie pewien model. My nawet jako y, prawica, powiedzmy, klubo-jagiellońska z częścią jakby przyklaśnie, no bo już nawet o tym mówiliśmy, no nie? Ale właśnie w którymś momencie trzeba powiedzieć mordę, jakby tu są tysiące ludzi, którzy żyją w ten sposób, to jest długie trwanie i jakby jeżeli to z, zmienimy w ciągu nie wiem roku, no to jakby czeka nas po prostu, yy, czeka nas katastrofa. No to samo, no bo, to samo się... bo w kwestii ekologii, nie? Wielu, no wydarzy się to kosztem bardzo wielu ludzi, nie? I te koszty dla wielu lewicowców to jest coś, co trzeba ponieść, bo pewnie oni też, zwykle to jest tak, że oni żyją inaczej, no więc jakby to mhm. oni będą ponosić te koszty, nie? No więc, tak, wspomniałeś um... o ego egoizmie sa samochodziarzy tak zwanych, mhm. no to, to jest też moim zdaniem jednak mocne, czy, często, nie, może być nawet nieuświadomione, egoizm lewicowców, możemy że są rowerarze, którzy po prostu jakby też jakby forsują swoje, swoje interesy pod płaszczykiem rzekomej neutralności i tego, że są catchy ideowo, nie? To też jest trochę nieuczciwe. To powiesiłem strzelbę, jaką jest ta książka Bartosza Józefiaka, wszyscy tak jeżdżą. O samochodziarze, więc, więc właśnie. jeszcze tylko ten wydawnictwo czarne nam przesłało Dziękujemy znaczy, serdecznie. W sumie międzymiastowo. No, do międzymiastowo przysłuchajmy. <grym> już zabrali. <grym> w każdym razie, w każdym razie y, później w tej książce y, jest już taki, taki rozdział, w którym jest napisane m.in. o ludziach, którzy jeżdżą szybko między innymi dlatego że wymusza na nich to praca w sensie nierealistyczne np. przykład oczekiwania co do czasu dojazdu albo sam fakt właśnie e, rozrzucenia pewnych rzeczy tego, że nie mają alternatywy więc to też jest tak że faktycznie z jednej strony i ta książka tak się zaczyna że ma się obraz ludzi którzy są po prostu samochodzieżami, ideologicznymi i kochają zapier ten i tak, oczywiście tacy są, ale to nie wyczerpuje, to łatwo powiedzieć, że to są tacy ludzie i kropka, tak? No nie, to są też takie i to znasz, znam też z opowiedzi na przykład właśnie szefa, który mówi, słuchaj, zapomniałem czegoś, masz do przejechania tam 150 kilometrów i za godzinę tam masz być, nie? Też są y, po prostu zewnętrzne rzeczy, które sprawiają, że rzeczywistość wygląda jak wygląda, ale chciałem też dojść do, y, do miasta i tego, że y, przez jakiś... Krótki czas, po maturze, pracowałem w Holandii i tam dojeżdżałem do pracy chyba z 15 km na rowerze, ale też był czas, że dojeżdżałem samochodem na, do, do pracy, pożyczonym, i miałem takie doświadczenie, że super, że Ci Holendrzy jeżdżą na rowerze, bo jak ja muszę już wsiąść w samochód, to mam drogę pustą. Mhm. Nie? I że to jest właśnie to, co tym technokratyzmem mhm. tutaj, o którym wspomniał Karol, to znaczy, że faktycznie z jednej strony Absolutnie się zgadzam. Sam lubię jeździć samochodem, lubię mieć możliwość czasem wsiąść za kółko i to zrobić. Ale też wiem, że jak jadę komunikacją, to teoretycznie to jest to wspólnotowe. Ci, którzy muszą jechać samochodem, mają ten mój samochód, którego nie mam, ale jakbym miał to bym jeździł, e, mają go mniej nie? i że to jest jakaś taka. Jakby ekonomia takiego, wspólnotowa ekonomia, że umawiamy się na coś razem, że wszystko ma swoją przypustowość i że na przykład... Świętą e, I na przykład, jeżeli musimy faktycznie dojechać, bo to często się ten... Bo muszą być te parkingi, bo ja dowożę tam córkę do... A jak będzie córka chora i muszę ją zawieźć, no to super, no to wtedy będziesz mógł to zrobić, bo będziesz miał taką, taką możliwość, bo inni będą w innych środkach e, komunikacji. Więc e, myślę, że to jest jakieś... Wyzwanie, żeby opracować sobie właśnie taką e, wspólnotową politykę miejską, w której mamy jakiś taki, e, jakiś taki kontrakt. W którym z jakąś taką realizmem idziemy, w, dokonujemy tej modernizacji. Nie rewolucji, mhm. tylko takiej modernizacji i tym wskaźnikiem nie jest tylko właśnie PKB, i to, że chcemy mieć więcej, chcemy bardziej efektywnie zarabiać pieniądze, tylko po prostu też podnosimy sobie jakość, jakość życia, mieszkam teraz w dzielnicy 15-minutowej, bazującej właśnie na tym, na tym koncepcie amerykańskim, czyli w Nowej Hucie i dla mnie to jest dzielnica konserwatywna w tym sensie, że zbudowana prawda za PRL-u, ale jednak tam się geniali z zamowcami, tam była wojna o krzyż i tak dalej, więc uważam, że to, to, ten koncept jakby socjalistyczny nie wyszedł. I przez to, że nie muszę jeździć do centrum miasta, to, to wszyscy na tym korzystają, ja na tym korzystam i to. to myślę, dlatego że... nagrywamy w centrum, w, centrum, w centrum Krakowa. Jeszcze, żeby tak. utrudnić może, zanim przejdziemy do rozwiązań, to też chyba jest. Jak nałożymy kalkę tą ogólnopolską polityczną, to jeszcze bardziej utrudnia to wszystko. No bo generalnie PiS jest antymiejski. Nie? Z czego to wynika? Generalnie z tego, że duże miasta głosują raczej na opozycję. No, tak. no więc, jeśli możemy im dowalić, no to jakby róbmy to, no bo to nie są nasi wyborcy. Nie? Dlatego, jak popatrzymy sobie na przykład na sumę subwencji, czy tam różnych inwestycji publicznych, które się dzieją na wsiach, to jest ich dużo więcej niż w miastach. Też te zmiany różne podatkowe, które też osłabiają autonomię finansową samorządów i różne jakby kłody tym samorządowcom są rzucane pod nogi. No ale z drugiej strony ci wyborcy opozycyjni, oni są raczej indywidualistyczni niż wspólnotowi czy tam kolektywistyczni. No więc oni pomimo tego, że opozycja rządzi w dużych miastach, no to ci wyborcy często mają właśnie poczucie, że muszę że ci prezydenci powinni im zapewniać tą właśnie własność prywatną, tą możliwość jeżdżenia tym samochodem i że te wszystkie wspólnotowe rzeczy, no to to jest właśnie coś, czego nie powinno się dziać, nie? No więc dlatego też, jak popatrzymy sobie na szczeblu lokalnym, to tak ideowo często te podziały wyglądają zupełnie inaczej. I tutaj właśnie ten indywidualizm, wspólnotowość jest dużo ważniejszy, no i tak naprawdę nie wiem, tak jak środowiskowo są te wszystkie mamy, że tak klub Jagielloński to koń trojański do partii razem, czy tam odwrotnie, okay. no to na szczeblu lokalnym to nie jest nic dziwnego, że tutaj, kurde, narodowiec z kimś z partii razem dogaduje się, no bo tutaj ta wspólnotowość jest tym punktem przecięcia, a nie, a nie jakby inne idee, nie? No więc dlatego też wydaje mi się, że to jest tak strasznie trudne w Polsce i też dlatego wydaje mi się, że też te kwestie samorządowe, dlatego też nie są na szczeblu tym centralnym jakoś bardzo mocno obecne, no bo te partie trudno im się po prostu ustawić do tej, do tej agendy. To uzupełnia, u, u, uzupełniłeś kolejny element, jak wcześniej mówiliśmy o tym, że korekta realistyczna Mówiliśmy o tym, żeby było antyideologicznie, to jeszcze tutaj mamy element szukania nowych podziałów, mm -hmm. nowych podziałów politycznych. Powoli dobijając dobrze, Ty Bartek już o tym wspomniałeś w kontekście tych pozytywnych rozwiązań, mówiłeś o pięknie i billboardach. Tym się teraz do głowy, że słuchajcie, najgorzej jest jak dobrze, że już większość teraz, jak jeżdżę pociągiem do Warszawy, to wysiadamy na Gdańskim, a nie na centralnym, bo tamte billboardy, wiecie, z tymi reklamami biustonoszy to ma być, na. Wiesz, jakby Warszawa, to, to ma być jeden wielki Manhattan, nie? W antywarszawskość antywarszawskość klasyczna mi się odpaliła jak zawsze. Piękno to jedno. Mam dużo do... słuchaczy z Warszawy, uważaj. Mam no, pytanie, po co tutaj Warszawy jeździsz tyle? Nie, jeździ właśnie. On w ogóle nie, 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 ale, je, nie jest. Nie, razy, się, jak nie. Jak wie. pojadę raz na pół roku, to od razu się to tak nie. bardzo za powietrzem i denerwuje. Czy, że... czy, czy ja, ja interesy reprezentujesz. <śmiech> <śmiech> ja jedzie po, ten, po, po nowe, wiesz, wytyczne. Reprezentuje biedę, jak to ja. Jedną rzeczą jest, jest to piękno, drugą rzeczą zielony konserwatyzm. Jeśli ja się zastanawiałem, nawet, zresztą już oddaję głos nad jakimś elementem, elementem pozytywnym, z prawicowej perspektywy, jeżeli chodzi o miasto no to ja tutaj liczyć, rachować maksymalnie do stu potrafię szybko, więc nie będę się silił na bardzo technokratyczne odpowiedzi, natomiast bardziej z perspektywy ideowej, to to co mi się wydaje inspirujące, to jakby nie odrzucanie całkowicie tej wiejskości, od której zaczęliśmy, tylko próba jakiejś takiej, wiecie, współczesnej adaptacji tego ideału dobrego życia, że jakby jesteśmy, mm. jesteśmy na wsi, mamy swój jakby przestrzeń życiową, w sensie ten dworek, jesteśmy u siebie, jest nam, jest nam dobrze i próba adaptacji tego w warunkach miejskich tu, trochę już o tym już obaj wspominaliście tak że nie wiem jakby z perspektywy wspólnotowej miasto 15 minutowe jest bardzo, bardzo prawicowe, tak? czyli, czyli jakby próba stworzenia tej dobrej przestrzeni życia tutaj w mieście która by obejmowała jakby bardzo różne potencjalnie działania jak nie wiem walka z tak zwaną pato tego żeby to miejsce życia blok osiedle po prostu było maksymalnie dla ludzi, maksymalnie relacyjne, żeby była ta przestrzeń właśnie zielona, żeby był ten transport publiczny w sposób sensowny, zorganizowany, uwzględniający realia po prostu funkcjonowania. Czyli po prostu tworzenie takich warunków do tego, żebyśmy my jako ludzie mogli po prostu funkcjonować, no właśnie budować te relacje, budować życie rodzinne, życie przyjacielskie, żeby oczywiście był też kościół na osiedlu. Prawda? Właśnie do tego, chciałem, do tego chciałem nawiązać, ale powiedziałeś o przestrzeniach wspólnych Ostatnio była taka afera z Nergalem, że się wkurzał, że ma szkole czy jakiś Ta plan, stwierdził, tam jakieś Twierdził, że dzieciaki śmierdzą tak. jak kozy, czy coś takiego. Tak, więc, więc moim zdaniem to tak odważność. Że, że, że tego występuje <laughs> też w takiej, w takiej dyskusji naszej jakiejś, to znaczy tej prorodzinności. Nie? Że przestrzeń wspólna powinna być prorodzinna po to, żeby właśnie, żeby, żeby zachęcać do tego, żeby, żeby te rodziny się rozrastały i dobrze się tam czuły, ale też czym jest wiejskość, no dla mnie wiejskość jest tym, co trochę jak w ranczu, nie? że tam jest, jest kościół, jest remiza, jest, jest jakiś sklep, i, no, i, I są te przestrzenie mhm. wspólne, i do, no, no, ale to Podstawowe tak... rzeczy, nie? I że, I że dla mnie to jest jakoś tam jednak ważne, jak pilnujemy, że te dzwony powinny bić w kościele. Nie I, no wiadomo, e, 9, 12, 15, 18, 21. E, dokładnie, więc, więc jakoś sympatyzuję z tą, z tą wizją. E, właśnie rodzinnej lokalności miejskiej. Kościół, warzywniak e, ale i, nie pa, i park. Ale właśnie nie tej, tej zamkniętej przestrzeni, wiecie, z płotami, szlabanami. Nie, e, na przepraszam, naj, najśmieszniejsze są te takie placy, kieszonkowe place zabaw, to jest jak się idzie tak, na przykład... To jest jeden konik... Jest na, Kazimier na Kazimierzu jest takie jedno tak, miejsce, jest... jest tam jakiś residence, coś tam i gdzieś jest takie taki, taki wą wąziutkie takie miejsce, są jakieś dwie zabawki. Chryste, Spacerniaki gdzieś tam są. Tak, spacerniaki są większe. No tak, no ale patrzymy sobie, no bo jakie jest najważniejsze wyzwanie współczesności? No chyba samotność i idące za tym wszystkie inne rzeczy, nie? Od chorób psychicznych, przez jakieś tam różne problemy relacyjne i tak dalej, i tak dalej nie? to jest jakby główny Dążysz temat. Dążysz do, którego... do tych ławeczek, które mają te babcie, które siedzą przed blokiem. No nie no, raczej dążę do tego, że no, przeprowadziliśmy się już pokoleniowo do miast, już raczej nie żyjemy w większych rodzinach, raczej ta taka idylla wiejskiego, wielopokoleniowych rodzin już jest jakby nie do zrobienia w naszych warunkach ekonomicznych. It's over. No grabina it's over. Tak, no więc jeśli mamy szukać jakiejś wspólnoty, no to ta wspólnota musi być lokalna. Nie? No i jak dzisiaj popatrzymy sobie na polskie miasta, przeorane tą, tą myślą neoliberalną tam z lat 90. I, i tych dalszych działań, no to to jest takie miasto, które jest bardzo indywidualistyczne, gdzie nie ma przestrzeni za bardzo na coś wspólnego. No bo jeśli mamy osiedle, to, to osiedle jest po pierwsze prawdopodobnie jest za bramą, więc jest ogrodzone, więc jakby nie ma kontaktu z zewnętrzną częścią. Jeśli są jakieś miejsca, to raczej są to miejsca parkingowe, no bo przecież jakaś ławka czy coś, no to nie, no to jakby szkoda w ogóle, szkoda na to miejsca, nie? No więc ci ludzie nie mają się gdzie spotkać, nie mają gdzie robić swoich wspólnot, no i finalnie jakby kończą jako osoby samotne. No więc dzisiaj wydaje mi się, że taka odpowiedź jakby prawicowa, to może być budowa właśnie tych wspólnot lokalnych, czyli właśnie jakoś tam opieranie się na tych więziach podwórkowych na tych więziach wokół parafii, jakby dawanie jakiegoś takiego wsparcia społecznościowego hmm. ludziom. No bo też wydaje mi się, że tutaj znowu te inżynieryjne wątki wychodzą. Jest masa różnych badań, które pokazują, że jeśli mamy park i tam są przestrzenie wspólne, i tam są moweczki, i tam jest plac zabaw, i tam jest kawiarnia i tak dalej, to tworzy jakiś przestrzeń do tego, żebym poznał tych swoich sąsiadów. No bo inaczej ja tego nie zrobię, no bo ja nie będę chodził po domach i <laughs> ludziom jakoś tam, nie wiem, wchodził w ich prywatność, nie? No bo to jest dom, jednak jest taką sferą totalnie prywatną, w którą raczej trzeba być zaproszonym, aby być wpuszczonym, a raczej nie chcemy się tutaj wbijać. Więc potrzebne są te przestrzenie półprywatne albo te półpubliczne, które właśnie jakoś tam pozwolą nam na te relacje. No i też wydaje mi się, że znowu tutaj ta myśl prawicowa, konserwatywna, chrześcijańska wychodzi, no gdzie tak naprawdę chyba ten porządek miłowania, Ordo Caritatis, wskazuje nam na to, że zanim weźmiemy się za politykę międzynarodową, polskiej, czy tam politykę historyczną, to może najpierw zainteresujmy się, czy tak sąsiadka z dołu może nie potrzebuje pomocy, nie? No więc tutaj widzę jakby dużą przestrzeń do tego, żeby właśnie prawica jakoś aktywnie weszła i niektóre kościoły to robią. Nawet u mnie na osiedlu jest kościół, gdzie jest parę różnych grup tam od modlitewnych, przez jakieś tam edukacyjne, dziecięce i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście nie uczestniczę w tym jeszcze, a może to będzie powód, żeby właśnie tam kiedyś odwiedzić. No ale widzę, że tam jest sporo ludzi, tam powstaje jakieś tam tożsamości. Nie? Więc Kościół może być jakąś tą platformą do tego, żeby ci, ci ludzie się po prostu poznali. Miasto relacyjne, wymyśliliśmy hasło. Prawicowa wizja miasta to miasto relacyjne. Jak ty wspomniałeś teraz o, o tym ordo Caritatis, to mi raczej przyszło do głowy też po prostu pojęcie, wiecie, no jak są struktury grzechu, to struktury dobra. W sensie budowanie miejskich struktur dobra, rozumianych jako właśnie rozwiązania przestrzenne, rozwiązania, no jak to inżynieryjne. Pod tym kątem też wydają mi się wydają się faktycznie, faktycznie inspirujące. Eee, a przepraszam, jest... zanim ci oddam, bo się zapomnę znowu. Jak ty jeszcze wspomniałeś o tym neoliberalizmie, a mówiliśmy też o tym trochę, o efekcie jakby wahadła, jakby że jedni mówią A, to my mówimy B, no to no historycznie no to też chyba to był błąd jednak, w sensie, że, po, że neoliberalnie powiedzieliśmy B wobec Perelowskiego A, a no, z dzisiejszej perspektywy coraz częściej pod kątem organizacji przestrzeni takiej blokowiskowo-podwórkowej, no to no panowie, chyba no się zgodzimy, że lepiej sobie pójść na podwórko prl na, nie wiem, w gdzieś na Krowodrze 30-lecia PRL, niż na część wspaniałych, prawda, coś tam residence, gdzie jakby pół, pół trawnika nie ma, to już nie? Myśmy musieli wejść w kwestię wyceny ziemi i, <laughs> i tak dalej. Natomiast y, myślę, że w kontekście problemu z budowaniem tych wspólnot y, to jest dzisiaj kwestia wynajmów. Tak, no jakby po prostu tego, że nawet ja, mieszkając w swoim peryferyjnej Nowej Hucie, mam całe chyba piętro, gdzie są mieszkania wynajmowane, i po prostu część osób nagle pojawia się jakaś nowa twarz. Mhm. W sensie trudno budować wspólnotę, jeżeli nie masz stałych mieszkańców, nie? No, ja akurat się z tym totalnie nie zgodzę. No, bo to też, moim zdaniem, to jest właśnie taka kalka tego myślenia takiego wiejskiego, nie? No, bo my raczej mamy mhm. takie przekonanie, e, trochę znowu jak na wsi, że jeśli chcesz z czegoś korzystać, to musisz to posiadać. Nie? Chcesz, nie wiem, jak masz mieszkanie, to musisz mieć dom, bo jeśli go wynajmujesz, to jest tymczasowe, jakieś takie, nie wiem, jakby to było gorsze od posiadania własności. A jak, nie wiem, chcesz napić się dobrej kawy, to musisz sobie kupić ekspres za 10 tysięcy, to wtedy będziesz miał dobrą kawę, nie? A jednak chyba. Częścią tej miejskości jest to, że dużo rzeczy my nabywamy gdzieś tam, że nie posiadamy, tylko właśnie korzystamy wspólnie. Nie? Czyli jest kawiarnia, do której ja idę i nie muszę wydawać 10 mhm. tysięcy na ekspres, żeby mieć dobrą kawę. Podobnie jeśli chodzi o mieszkania, no to chyba moim zdaniem z perspektywy, to jest w ogóle znowu takie bardziej inżynieryjne myślenie, no ale z perspektywy długiego trwania życia, no to jeśli ja dzisiaj mam dziecko, to ja chcę mieć większe mieszkanie, i pewnie z biegiem lat, jeśli będę miał więcej dzieci, będę chciał mieć jeszcze większe mieszkanie, bo takie będą moje potrzeby mieszkaniowe. Ale za 40 lat, jak te dzieci wszystkie się wyprowadzą i ja już będę stary, to ja chcę mieć mniejsze mieszkanie, bo po co mi tak duże? Nie chcę go sprzątać i chcę mieć windę i tyle. Więc z tej perspektywy wydaje mi się, że to też są jednak jakieś takie kolejne, dużo tak, bardziej polemiczne. Jest polemika, polemika z to był Karol, bo wydaje mi się, że to też musiałoby się zmienić trochę myślenie o wynajmie. To znaczy, że ja myślę o tym, że faktycznie będę tu mieszkał przez 15 lat, bo to wtedy inne, bo w ogóle inaczej ustawiać relacje. A dzisiaj masz także że ludzie, którzy zaczynają wynajmować, myślą o tym, że być może jutro nie będę tu mieszkał, więc inaczej podchodzisz w ogóle do, te, do miejsca, w którym mieszkasz, to znaczy do bloku, do sąsiadów, do pewnych że to jest takie, że wynajem jest dzisiaj taką wieczną teraźniejszością, a nie myślenie o tym, że to jest jakiś etap. Zakorzenienie się jednak. To... No tak, no to też wynika z, po prostu z patologii rynku najmu, nie? No i z tego, że też nie mamy tych mieszkań komunalnych, no bo, no nie wiem, te przykłady w tych miastach, gdzie jest duży zasób mieszkaniowy, czy to publiczny, w sumie zwykle to jest publiczne, no to, to są sytuacje, gdzie po prostu ja się wiążę z daną dzielnicą, ja zmieniam to mieszkanie, tylko że ja mam jakby przestrzeń na to, bo jest mhm. pewien zasób mieszkaniowy, nie? Ja jeśli mam, powiększa mi się rodzina, to ja nie przeprowadzam się do innej dzielnicy, mhm. zupełnie zmieniam, resetuję swojego życia od nowa, tylko ja nadal mam te wszystkie swoje więzi sąsiednie, tylko mieszkam trzy bloki dalej, nie? No więc mhm. to wydaje mi się, że to jest taki ideał, do którego powinniśmy dążyć, a nie właśnie tylko i wyłącznie ta własność, no bo tutaj skoro miasto jest czymś wspólnym, no to ta własność zawsze będzie jakby, tutaj zawsze będzie jakby pewne napięcie. Mhm. Zaczęliśmy od wysokiego, historycznego i tożsamościowego C wielkich dworków, a skończyliśmy na promowaniu najmu instytucjonalnego. Bardzo mi się podoba tego konstrukcja. E, wrzucę twój pomysł. Piotrek miał kilka miesięcy temu, boję się już dużo pomysłów, ale, nie, ale, się nie ale to jest coś, co możemy ten to znaczy nabożeń, znaczy no, A, to nie, to dobry pomysł. Nabożeństwa majowe przy kapliczkach. Tak, na, na osiedle. Więc ponieważ, ponieważ jednak w Mamy doświadczenie bardziej krakowskie, że tych kapliczek trochę jest. To jest gdzie? więc Napisz w komentarzu, czy wy też macie jakieś kapliczki w okolicy miejskie, postwiejskie, miejskie? I czy to jest dobry pomysł? Kościół, blok i najem instytucjonalny tak wygląda prawica miejska. Dziękujemy Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Subskrybujcie, oglądajcie dalej, oglądajcie wstecz, oglądajcie do przodu, w przyszłości. No jeżeli wam się spodobało to też zachęcamy bardzo do nasz wsparcia kultury poświęconej na patronaicie. Będzie link w opisie. Dołączcie do naszej społeczności na Discordzie. No i co? Do zobaczenia, usłyszenia za tydzień już w wersji z konstantem pilawą, ale być może bez mnie. Dzięki.